Gość na bezludnej wyspie miał jedną butelkę i wysłał w niej wiadomość na kartce. Uratuj mnie proszę, jestem na bezludnej wyspie. Po 3 latach przypłynęła ta sama butelka. Facet wyjmuje kartkę i czyta. Sorry stary, mam chłopaka. Kobieta w ciasnej spódnicy chciała wejść do autobusu, ale nie dała rady podnieść nogi. Rozpięła trochę suwak od spódnicy, ale dalej nie mogła wejść. Druga próba też zakończyła się fiaskiem. Za trzecim razem rozpięła zamek do końca, ale to też nic nie dało. Nagle czuje na tyłku obce ręce. Ktoś ją wepchnął do autobusu. Odwraca się i widzi faceta i mówi do niego. Człowieku, co ty robisz? Nie znamy się na tyle, żebyś mnie po tyłku macał. Tak, racja. Pani też mnie na tyle nie zna, żeby 3 razy mi rozporek publicznie rozpinać. Przychodzi córka do domu z nowym chłopakiem. Tato, to jest Mariusz. On dziś będzie z nami mieszkał. Ojciec nawet się nie odwrócił i nie przywitał. Dalej mielił mięso maszynką. Dobrze, że go przyprowadziłaś, bo już z twojego ostatniego chłopaka tylko ten kawałek mięsa został. Spotkały się dwie koleżanki i jedna mówi do drugiej. Jak twoja kariera filmowa? Mój były reżyser mówił, że mam mu zaufać i doprowadzi mnie do Oscara. I co? Udało się? No tak jakby. Chodzi teraz do 4. klasy podstawówki. Przychodzi gość do seksuologa i mówi. Panie doktorze, mam problem. Mam przyrodzenie jak niemowlę. Niech pan się rozbierze, zobaczymy co można zrobić z pana problemem. Gość zdejmuje spodnie i majtki. Rzeczywiście, miał pan rację. 3 kilo i 50 centymetrów. Siedzi Jaś i Małgosia na ławce. Jaś namiętnie obmacuje jej plecy. Jasiu, co ty robisz? Szukam piersi. No przecież są z przodu. Tam już szukałem. Facet łowi ryby nad rzeką. Podchodzi do niego jakiś gość i pyta. Widział pan taką ładną kobietę z dużym biustem ubraną w mini spódniczkę? Tak, widziałem, ale już jej nie ma. Dziękuję, biegnę, może ją dogonię. Nie sądzę, dziś nurt rzeki jest bardzo mocny. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć uprawiać sport. Moja babcia ma 70 lat i zaczęła biegać. Dziś ma 73 lata i ciągle nikt nie wie, gdzie pobiegła.